O początkach objawień można z pewnością długo i długo mówić. Chciałbym trochę przybliżyć Wam pierwsze dwa dni objawień. Jak zaczęły się objawienia? Jak to było w roku 1981? W 1981 roku byłem dzieckiem, miałem tylko 16 lat i zawsze byłem nieśmiały. Nie komunikowałem się zbytnio ze światem zewnętrznym. Byłem bardzo przywiązany do rodziców. Ciężko, wtedy pracowaliśmy, zarówno ja, jak i moja rodzina. Był to czas komunizmu. Byłem najstarszy z trzech braci. Zawsze wstawałem wcześnie rano. Chodziłem na tytoń, na pole z tytoniem, z mamą i ojcem. I spędzałem każdy dzień na tej ciężkiej pracy. Pamiętam, że jako dziecko zawsze pytałem mamę lub ojca, kiedy nadejdzie jakieś święto lub uroczystość, bo wiedziałem, że tylko w te dni mogę trochę pospać lub pograć w piłkę z przyjaciółmi. I nadszedł ten dzień, 24 czerwca 1981 roku. Dobrze pamiętam, spałem trochę dłużej rano, ale nie tak długo, żebym nie poszedł na mszę świętą z rodziną. Pamiętam, że tego dnia mama przyszła do mojego pokoju 5 czy 6 razy, budziła mnie, że muszę wstać, że muszę się jak najszybciej przygotować. I nie było dużo myślenia. Wiesz, jak jest, jak matka, zwłaszcza w tym momencie, nie pójście na mszę niedzielną, to rzecz niemożliwa. Szybko wstałem, nie chciałem czekać, aż po raz czwarty wejdzie do pokoju i obudziłem dwóch młodszych braci. Szybko się wyszykowaliśmy i przez pola z matką i ojcem poszliśmy na mszę świętą o 11. Byłem na mszy świętej o 11 rano ciałem, ale nie jestem pewny, czy byłem sercem i duszą. Po prostu czekałem, że aż msza się skończy, jak najszybciej. Kiedy msza się skończyła, wróciłem do domu. Moja mama miała zwyczaj pytać o coś jeszcze, coś jednego z nas. Ona zapytała wtedy mnie, pamiętam, jakby to było wczoraj, zapytała mnie, Iwan, jaka Ewangelia była czytana na mszy świętej? Jakiego ewangelisty? Jak powiedziałem, byłem ciałem, kto wie, gdzie byłem. I nie znałem odpowiedzi, ale matka jak to matka. Zawsze umie dodać słowa zachęty, otuchy i mówi, kiedy idzie się na mszę, słucha się księdza, słucha się Ewangelii. Siedliśmy przy stole rodzinnym, wspólny obiad, a przed końcem tego obiadu przyszło dwóch lub trzech moich przyjaciół ze wsi i zawołali mnie przed dom. Chodź, graj z nami w piłkę. Nie ma nas wystarczająco. Nie możemy zebrać dwóch drużyn. I poszedłem z nimi na łąkę pod wzgórzem objawień. Teraz jest tu duży dom. Zbieraliśmy tam w każdą niedzielę i święta i graliśmy na tej murawie w piłkę nożną. Przyszliśmy gdzieś około 3:30 po południu i graliśmy w piłkę do około 5:00, może maksymalnie do 5:30. A kiedy wszyscy byliśmy zmęczeni, powoli zeszliśmy z tej łąki na makadamową drogę, która idzie tam, gdzie jest dzisiaj Czenakolo. I na tej drodze spotkaliśmy trzy dziewczyny, Iwankę, Mirjanę i Wickę. Znałem dobrze jedną z tych trzech dziewczyn, Wickę. Wicka chodziła do szkoły jak ja, o rok starsza ode mnie, a dwóch pozostałych dziewczynek nie znałem, bo nie mieszkały wtedy w Medjugorju. Mirjana mieszkała w Sarajewie, Iwanka w Mostarze. Do Medjugorja przyjeżdżały tylko latem do dziadków. Niektórzy z moich przyjaciół, którzy byli ze mną, pytają ich, dokąd idą, co robią. Powiedziały, że idą na spacer, że idą szukać owiec swoich rodziców. O nic ich nie pytałem, byłem nieśmiały, po prostu obserwowałem z daleka, kiedy moi przyjaciele skończą i pójdziemy dalej do domu. Kiedy skończyli, te dziewczęta poszły tą makadamową drogą do miejsca, gdzie dzisiaj jest Czenakolo, a my szliśmy dalej w kierunku naszych domów. Jak powiedziałem, większość moich przyjaciół poszła do wioski, a ja i jeden przyjaciel, też miał na imię Iwan, poszliśmy do mnie, żeby się szybko przebrać i byśmy poszli do jego domu,
żeby razem oglądać koszykówkę w telewizji. W tym czasie w naszej wsi mogło być 5 lub 6 rodzin, które miały kolorowy telewizor. Zawsze się tam zbieraliśmy i oglądaliśmy piłkę nożną i koszykówkę. Telewizor należał do tych rodzin, które mogły mieć jednego rodzica w Niemczech, więc było ich stać na kolorowy telewizor. W przerwie meczu mówił do tego przyjaciela: chodź do mojego domu, żeby coś zjeść, a później wrócimy na drugą połowę. Wróciłem do domu, zjadłem i powoli zaczęliśmy iść w kierunku jego domu. Kiedy szliśmy do jego domu, na drodze usłyszeliśmy głos. Ktoś wołał nas: Iwan, Iwan, przyjdźcie i zobaczcie Matkę Bożą na wzgórzu. Nie widziałem nikogo przed sobą, ani za sobą. Droga, którą szliśmy, droga prowadząca do głównej drogi, była bardzo wąska, zarośnięta krzakami, zielenią. Słyszymy tylko głos. Widzimy, że przed nami, za nami nie ma nikogo. Słyszymy tylko głos. Nikogo nie widzimy, idziemy dalej, jednak idąc dalej, ten głos słychać coraz bliżej i głośniej. W pewnym momencie słyszymy ten głos już blisko. Odwracam się za siebie i widzę, jedna z 3 spotkanych wcześniej dziewczyn o imieniu Wicka stoi w jednej pozycji. Cała trzęsie się ze strachu, drży i woła drżącym głosem: Iwan, Iwan, przyjdźcie, przyjdźcie, Matka Boża na wzgórzu, na co czekacie? Zatrzymałem się i spojrzałem na nią. Byłem w tym miejscu, może tam, gdzie jest dom tego Belga. Pod błękitnym krzyżem w tej części, a Wicka była obok stacji transformatorowej, a ona tam stoi, my stoimy w tym miejscu, mówił do przyjaciela. O czym ona mówi? Jaka Matka Boża? Zostaw ją, ona jest szalona, zawsze lubi dużo mówić, znam ją ze szkoły, chodźmy, ruszajmy dalej, bo spóźnimy się na drugą połowę meczu. Jednak ona była tak uparta. W pewnym momencie zdejmuje kapcie, klapki japonki, nie wiem, co było na niej, i biegnie do nas boso. Cała trzęsie się ze strachu, podniecenia. Mówił do tego przyjaciela: to nie Wicka, którą znam. Dzieje się z nią coś dziwnego. Chodźmy z nią. A on po prawej, a ja po lewej, poszliśmy z nią powoli. Kiedy zbliżyliśmy się do tego miejsca, zobaczyłem 2 pozostałe dziewczyny, Iwankę i Mirianę, stojące naprzeciw wzgórza, płaczące i patrzące na coś. Gdy zbliżyliśmy się do nich, Wicka odwróciła się do wzgórza i wskazała ręką: spójrz w górę. A ja spojrzałem 3 razy i zobaczyłem piękną postać Matki Bożej, oświetloną światłem, w koronie z gwiazd. Nie patrzyłem dłużej niż 5-10 sekund, może trochę dłużej. I jak tylko to zobaczyłem, od razu pobiegłem do domu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł mnie dogonić. Nie wiedziałem już, gdzie są te inne dziewczyny, gdzie był mój przyjaciel. Chciałem tylko jak najszybciej uciec. Kiedy wróciłem do domu, nikomu nic nie powiedziałem, ani braciom, ani rodzicom. Zamknąłem się w pokoju. Noc, która była przede mną, była nocą. Nie potrafię opisać, tyle myśli pojawiło się, tyle pytań, które przeszły mi przez głowę. Czy to możliwe? Jak to jest? Jak to możliwe? Czy to Matka Boża? Czy to ją widziałem? Ale nie byłem pewien. Do 16 roku życia nie mogłem nawet marzyć, że to może się zdarzyć, że Matka Boża może się objawić. Nigdy nie miałem żadnego szczególnego nabożeństwa do samej Matki Bożej. Byłem praktykującym, wierzącym, wychowany w wierze, wzrastałem w wierze w tamtych latach, ani lepszy, ani gorszy od innych. Ale ta noc, która była przede mną, była nocą, co mogę powiedzieć, nocą oczekiwania na to, co się wydarzy. Najbardziej bałem się, że gdyby Matka Boża przyszła dziś wieczorem do mojego pokoju, gdzie bym uciekał, dokąd bym uciekał, było ciemno. W tym czasie bałem się ciemności i chodzenia po ciemku, więc po prostu czekałem, aż poranek nadejdzie, jak to możliwe. Nadszedł ranek. Mama już słyszała we wsi, ktoś powiedział, że jestem z dziewczynami i od razu puka, czekając za drzwiami mojego pokoju. Matka jest przerażona. Widzę, jak mówi drżącym głosem. Musimy cię o coś zapytać. Otwórz drzwi. Potem powiedziałem do mamy i ojca. Widziałem, ale nie jestem pewien. Tego dnia wiele osób zaczęło przychodzić ze wszystkich stron, a ludzie przychodzili i chronili nas tego dnia.
powiedziałbym, przed policją, przed władzami. Około godziny 3:30, może 4:00 po południu, ludzie, którzy byli z nami, powiedzieli: chodźmy, pójdźmy z wami do miejsca, w którym widzieliście Matkę Bożą wczoraj wieczorem. Może Matka Boża coś zostawiła, jakiś znak, abyśmy uwierzyli, że tu była. Poszliśmy spontanicznie z ludźmi i zanim dotarliśmy do tego miejsca, może 20 metrów, Matka Boża czekała na nas wszystkich i z uśmiechem wołała nas, byśmy się zbliżyli. Nigdy nie zapomnę tego dnia w moim życiu. Od tego dnia zawsze mówię, na pewno moje życie skróci się o 5 lat, bo jakby odcięto mi nogi, nie mogłem już chodzić tam i z powrotem, ale w pewnym momencie niewłasnymi siłami przez te krzaki, kamienie, nie czując bólu, klęcząc, zbliżyliśmy się do niej. A kiedy się do niej zbliżyliśmy, nie potrafił opisać tego podniecenia. Pomyślałem, że moje serce się zatrzyma. Byłem dzieckiem, byłem taki, jaki byłem, wstydliwy. To wszystko bardzo na mnie wpłynęło. Drogie dzieci, jestem z wami, jestem waszą matką. Nie lękajcie się niczego, będę was chronić, pomogę wam, poprowadzę was. To były pierwsze słowa. A potem Wicka była najbardziej zrelaksowana z nas wszystkich. Pyta, kim jest, jak ma na imię, a ona odpowiada, jestem królową pokoju, przychodzą drogie dzieci, bo mój syn posyła mnie, aby wam pomóc. Pokój, pokój, tylko pokój niech będzie. Pokój niech zapanuje na świecie. Drogie dzieci, pokój musi panować między Bogiem a człowiekiem i pomiędzy ludźmi. To są, powiedziałbym, pierwsze słowa, które Matka Boża przekazała światu przez nas. Pokój, pokój. On pochodzi od Króla Pokoju. Wtedy, drugiego dnia, rozpoznaliśmy w niej Matkę Bożą.